Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i w tym wideo odpowiem Ci na zapytanie internautki, mojego widza. No, co robić, jak nagle stwierdzono u niej jakiś napad padaczkowy. No, ona tutaj za bardzo nie jest pewna, czy był ten napad, czy nie był, ale diagnoza ze szpitala no, jest niestety jaka jest, prawda? Czyli była jakaś utrata przytomności, znalazła się w szpitalu, a tutaj na wypisie oczywiście szpitalnym rozpoznanie padaczki, a za tym idzie oczywiście skierowanie do Wydziału Komunikacji i zabranie prawa jazdy. Witam Panie Darku, w styczniu 2014 została zdiagnozowana u mnie padaczka, nieokreślona po jednym omdleniu. Lekarz neurolog, u którego leczę się od 18 roku życia, stwierdził, że to jakieś nieporozumienie, żeby na podstawie jednego tylko omdlenia wydawać taką diagnozę. No, ale ma Pani dokument, wypis ze szpitala, na którym widnieje słowo padaczka i nic Pani na to nie poradzi. Następnie został powiadomiony Wydział Komunikacji, zostałem skierowana na badanie. W badaniu stwierdzono, że nie spełniam warunków do kierowania pojazdem, co skutkowało cofnięciem uprawnień. Lekarz w ośrodku powiedział, że musi dać taką decyzję, no bo jest pismo, wypis. No ale żeby przyjść za 2 lata od tej daty, jeżeli nie będzie ataków. Jeżeli pojawi się atak, to od tego incydentu liczymy dalej rok czy dwa, no 2 lata, prawda? Czyli zapamiętaj jeszcze raz, każdy następny atak resetuje okres beznapadowy. Jeżeli do stycznia, lutego 2016 nie pojawi się atak, mogę ubiegać się o prawo jazdy, podobno nie muszę zapisywać się na kurs, ale mogę i trzeba tylko zdać egzamin. No, tylko zdać egzamin państwowy na prawo jazdy. Proszę mi powiedzieć, czy od lekarza neurologa w przychodni powinnam dostać jakieś zaświadczenie, opinię o braku napadów? Gdzie się powinna następnie udać na badanie kierowców, zapisać na kurs czy do Wydziału Komunikacji? Badania dla kierowców są dość drogie, jak na kieszeń studentki, dlatego nie chciałabym ponosić kosztów, po których usłyszę, że powinnam załatwić to w innej kolejności. Pozdrawiam, Marta. Zacznijmy, Pani Marto, od sprawy takiej. Jeżeli pierwsze badanie negatywne było w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, to jedynie Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy jest zdolny przywrócić, wydać pozytywne orzeczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów mechanicznych takiej osobie. Czyli niestety trzeba pójść do neurologa, może być to ten neurolog, o którym Pani wspomniała, wziąć, dać mu taką kartę konsultacji neurologicznej. Ta karta, wzór tej karty znajduje się w ostatnim rozporządzeniu. Dlaczego warto tą kartę mu dać? Z prostego powodu, że no nie jest chlebem neurologów powszednim badanie osób chorych na padaczkę do prawa jazdy, prawda? I na tej karcie badania neurologicznego jest między innymi oznaczenie 2-letniego okresu, czy tam jakiegoś innego beznapadowego. I jeżeli taką kartę sobie Pani załatwi, czy Ty załatwisz, jeżeli miałeś ten napad padaczki, masz napad beznapadowy, masz okres beznapadowy 2-letni, idziesz do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, z dużym prawdopodobieństwem przejdziesz te badania, dostaniesz orzeczenie pozytywne. Jeżeli chodzi o prawo jazdy, oczywiście po 2 latach utraty uprawnień obowiązuje powtórny egzamin. No i niestety, czy brać ten kurs, czy nie brać? Ja bym parę godzin jazdy wziął, ponieważ niestety jazda na egzaminie państwowym to jest zupełnie inna jazda niż w ruchu miejskim, do takiej, jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Są to różnej maści upewnienia, są to różne, że tak powiem, rzeczy i tak naprawdę LK egzaminacyjna jest jedynym pojazdem w mieście, który w danym momencie jeździ zgodnie z przepisami. Jak jest 30, to jest 30, jak jest 20, to 20. Nie ma tutaj miejsca na skróty. Nie mówiąc o tym, że właśnie wszelakiej maści zadania egzaminacyjne trzeba zrobić tak, jak sobie po prostu egzaminatorzy życzą, a życzą sobie zgodnie z jakąś tam instrukcją i z rozporządzeniem chyba ministra infrastruktury. Także powtarzam jeszcze raz,
neurolog, karta badania neurologicznego, poświadczony 2-letni okres bez napadów, idziemy do WOMP-u, w WOMP-ie bada lekarz uprawniony do badań kierowców, no liczmy się z wydatkiem kilkuset złotych, no i potem idziemy do Wydziału Komunikacji, załatwiamy sprawę powtórnego egzaminu na prawko. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz padaczkę i masz coś ciekawego do dodania, serdecznie Cię zapraszam, zrób to w komentarzu poniżej. Jeżeli Cię temat zainteresował, a chciałbyś więcej takich filmów, koniecznie zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym wideo.